Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj opowiem o imieniu Najświętszej Maryi Panny, które miażdży wszelkie demoniczne siły. Zapraszam. Ale istnieje przecież, Sarmatia istnieje gdzieś, Terra Felix. Niedawno, 12 września, obchodziliśmy święto imienia Najświętszej Maryi Panny. To święto nie jest ustanowione tego dnia przypadkiem, jak to przeważnie w przypadku świąt jest. Otóż święto to sprawia, że cały Kościół powszechny uroczyście obchodzi wielkie polskie zwycięstwo, mianowicie zwycięstwo Jana III Sobieskiego pod Wiedniem. Przy tej okazji chciałbym zacytować fragmenty i zareklamować jednocześnie książkę Feliksa Konecznego Święci w dziejach narodu polskiego. A więc jeśli ktoś jeszcze tej książki nie zna, to bardzo ją polecam dla katolików po to, żeby zrozumieć, jak wiara wpływa na rozwój narodu, na rozwój cywilizacji, dla niekatolików, dla ateistów, jeśli jacyś jeszcze oglądają moje materiały, pomimo, powiedzmy, że nieustannie propagowanej, w cudzysłowie, katolickiej propagandy, również bardzo mocno polecam. Właśnie w tym samym celu, w którym również katolicy powinni ją czytać, to znaczy po to, żeby zrozumieć, jak bardzo idee mają wpływ na historię. Tutaj naprawdę Feliks Koneczny zrobił kawał bardzo dobrej pracy. Jeśli jeszcze tego nie znamy, zachęcam. Ja tutaj kilka cytatów przedstawię, które no właśnie o tym traktują, to znaczy o Janie III Sobieskim w rozdziale, który jest zatytułowany Ocalenie chrześcijaństwa. Nazwisko Sobieskiego znane jest całemu światu. Nawet w takich krajach, gdzie o Polsce nic nie wiedziano i nie troszczono się o to, czy ona istnieje i gdzie leży, jedno wspomnienie o Polsce jednak zachowywano. Pamięć króla Jana III Sobieskiego, który ocalił Wiedeń i chrześcijaństwo. Najpierw Feliks Koneczny maluje już niewesoły obraz Rzeczpospolitej w czasie po potopie. Jako jedną z przyczyn tego, że Polska nie potrafiła się po potopie podnieść, podaje nam Feliks Koneczny. A tymczasem w Polsce ówczesnej Polacy sami temu przeszkadzali, sprzeciwiali się. Jakieś zaślepienie spadło na szlachtę. Uroiło im się, że ubliża to honorowi szlachcica, jeżeli zarobkuje łokciem lub kwartą, czyli przez handel. Uchwalono, że taki traci klejnot szlachecki i trzymano się tego ściśle. A trzeba wiedzieć, że na przykład mazowieckie miasta miały za zygmuntowskich czasów ludność niemal wyłącznie szlachecką z drobnej szlachty, która dorabiała się właśnie łokciem i kwartą. Pojęcia o tych sprawach zmieniły się radykalnie, a niestety zmieniły się nierozumnie. Zubożałe miasta nie mogły też przygarnąć nadmiaru ludności wiejskiej. Nie mogły dostarczać zarobków młodszym synom wieśniaczym. Całaż młodzież wiejska musiała pozostać we wsi rodzinnej, nie mogąc znaleźć zarobku gdzie indziej, jak tylko u dziedzica tej samej wsi. A zatem stan wieśniaczy musiał popaść w całkowitą zależność od szlachty. Wszelka bowiem niezależność i niepodległość zawisła jest od zależności lub niezależności ekonomicznej. Im ktoś uboższy, tym trudniej mu być niezależnym. Powszechne zubożenie musiało odbić się na skarbie państwa. Podczas wojen robiono takie wysiłki, iż układano i płacono podatki coraz wyższe, aż do 50-krotnych. Czyż takie wysiłki mogą być trwałe? Musiał nastać czas, że potem nie było z czego zapłacić nawet zwykłego podatku. A podatki nadmierne są jak zmora. Wysysają krew i mózg ze społeczeństwa i po pewnym czasie zostaje rzesza wynędzniała i ciemna. Po zarysowaniu tych ciężkich czasów autor przechodzi do przedstawienia sylwetki Jana III Sobieskiego. W takich ciężkich czasach stawał na czele państwa król Jan III Sobieski, wódz jeden z największych, a polityk rozumiejący doskonale położenie narodu. Był to ostatni nasz przewodnik, który parł i do wygnania Turków znad Morza Czarnego, i do zajęcia księstwa pruskiego nad Bałtykiem.
Zobaczymy, że i w innych sprawach polityka jego była dla Polski jak najkorzystniejsza. Można śmiało powiedzieć, że państwo polskie upadło potem dlatego, ponieważ nie szło się w kierunku wytyczonym przez Jana III. Upadek jego polityki stał się upadkiem Polski. Jan Sobieski był prawnukiem po kądzieli świętego Hetmana Żółkiewskiego. Stał się owym mścicielem zapowiedzianym na grobowcu pradziada. Prowadziła go tam często i napis ten wskazywała matka, Teofila Zdaniłowiczów, gdy lata pacholęce spędzał w Żółkwi. Wychowywał się w marzeniach o walce z półksiężycem, jako o obowiązku religijnym i narodowym. Oczywiście tutaj przeskakuję bardzo długie fragmenty i czytam tylko bardzo wybrane akapity. Pozwolę sobie przeczytać również fragment o wykształceniu Jana III Sobieskiego. Rodził się na wodza, ale też uczył się na wodza. Nikt nie posiadał wyższego odeń wykształcenia zawodowego. Słynęła wówczas francuska sztuka wojenna. Sobieski pojechał do Paryża i wstąpił do pułku tzw. muszkieterów wielkiego króla Ludwika XIV. Następnie przebywał jakiś czas w Konstantynopolu, żeby tam na miejscu zapoznać się z wojskiem tureckim i jego sposobami. Potem wstąpił do podchorągiew Czarnieckiego, poczynając od najniższego stopnia oficerskiego. Dosługiwał się stopni wyższych w ogniu licznych bitew. Tak został pułkownikiem. Po śmierci swego wodza wziął po nim buławę polną, a gdy później został hetmanem wielkim koronnym, wiemy, że nie za darmo. Przedtem, nim został królem, miał ze sobą kilka wypraw zwycięskich i chocim. Był za to wpisany do brewiarzy kapłańskich całego katolickiego świata. Autor opisuje już pierwsze boje z Turkami Jana III Sobieskiego, ale pokazuje również jego znajomość z księdzem Papczyńskim i założeniem nowego zgromadzenia zakonnego, które w tym czasie właśnie się odbywa. Po trzyletnich przygotowaniach powstało w Krakowie w roku 1673 pierwsze zgromadzenie Niepokalanej Dziewicy Maryi, gdyż życie wewnętrzne zakonników miało być oparte głównie na czci Najświętszej Maryi Panny. Krótko, jednym słowem, zwano ich Marianie i nazwa ta przyjęła się. Jest to pierwszy i najstarszy zakon polski, z polskiej myśli poczęty i z polskiego ducha, w Polsce obmyślany i przez Polaków zorganizowany. Obok zwykłych trzech ślubów składali czwarty specjalny, wszelkimi siłami i sposobami ratować duszę w czyśćcu i drugich do tego zachęcać. A pierwszymi członkami zakonu byli żołnierze weterani z wojen kozackich i szwedzkich, którzy porzuciwszy świat, chcieli resztę życia przepędzić w pokucie i ustawicznych modłach za poległych na wojnie towarzyszów. Król stał się żarliwym przyjacielem Marianów, ojca zaś Papczyńskiego sprowadził potem do Warszawy i często u niego przystępował do spowiedzi. O tym, jak król wyrusza pod Wiedeń, autor pisze. Z wojską też sercem polskim stawała się osoba królewska podczas tej wyprawy. Chociaż już nie młody, liczący lat 59, a z powodu tuszy ociężały, siada do karety tylko dopóty, póki go królowa odprowadza do granic państwa. Ale zaraz potem ta sześciokonna kareta odesłana jest do taboru, a król odbywa całą wyprawę konno, nocując pod namiotkiem, a był to namiotek bardzo mały i mizerny. Często zresztą nocuje pod gołym niebem z kulbaką pod głową. 25 książąt Rzeszy Niemieckiej czekało pod Wiedniem na posiłki polskie. Przywiódł Jan III 34 tysiące zbrojnych. W niedzielę 12 września 1683 roku kazał odprawić mszę świętą na 2 godziny przed wschodem słońca. Odprawiał ją słynny papieski dyplomata Marek Aviano, który najeździł się sporo po Europie za ligą przeciw Turcji. Spisał się doskonale, a był tylko skromnym mnichem kapucyńskim. Asystował przy tej mszy świętej błogosławiony Stanisław Papczyński, a służył do niej sam Jan III. Jest legenda, że Aviano zakończył tę mszę zamiast Ite missa est całkiem mimowoli, nieświadomie słowy Vinces Johannes, zwyciężysz Janie. Zaraz po mszy 5 wystrzałów armatnich dało hasło do boju. Zawrzała bitwa, jedna z najważniejszych w historii powszechnej. W razie wygranej miało jedno wojsko sułtańskie ruszyć spod Wiednia przez Bawarię i Czechy w głąb Niemiec, a drugie w przeciwnym kierunku na południe do Włoch. Jan III objął naczelne dowództwo także nad niemieckimi wojskami. Sam wykonał główny atak na równinie, gdzie dziś stoją dzielnice wiedeńskie Hernels i Meidling. Najważniejszy moment bitwy nastał, gdy król wydał rozkaz Zygmuntowi Zbierzchowskiemu, chorążemu Łomżyńskiemu, żeby w 200 koni ciężko zbrojnej husarii całym pędem starał się dotrzeć wprost do namiotu wezyra. Uważano powszechnie, że chorągiew ta posłana jest na stracenie, byle tylko wyłom zrobić w obozie tureckim.
A oni nie tylko dotarli, ale też wielki łuk dalej zataczając, wrócili. Bohaterski to był rozpęd. W pierwszym szeregu pędził Andrzej Biesiekierski, skarbnik bydgoski. Ten porwał główny sztandar sułtański, zielony sztandar Mahometa i wręczył go następnie królowi. Mnóstwo było przykładów nadzwyczajnego męstwa, o czym król pisał w liście do królowej te krótkie, a wymowne słowa. O naszych niektórych nad wszystko na świecie podziwienie trzeba by cudowne rzeczy pisać. Ale bo też jakichże cudownych miał żołnierzy, a najcudowniejszy chyba wojak zawodowy z dawnych lat, Wojciech Rubinkowski, husarz w pułku królewicza Jakuba, liczył lat 95, a jednak jak zobaczymy, nie był jeszcze bynajmniej starcem. Sławny zaś list pisany w nocy z 12 na 13 września, datowany w namiotach wezyrskich, kopiowany bywał na papierze, na oliwionym, żeby przerysowywać literę za literą. W ten sposób rozchodziły się po Polsce podobizny tego listu, głoszącego, jak to Bóg i Pan nasz na wieki błogosławiony dał zwycięstwo i sławę narodowi naszemu, o jakiej wieki przeszłe nigdy nie słyszały. Na drugi dzień odbyło się w księdrze świętego Szczepana w Wiedniu nabożeństwo dziękczynne z kazaniami w języku łacińskim, niemieckim i polskim. Kazanie polskie wygłosił błogosławiony Stanisław Papczyński, a w liście do Ojca Świętego pisze król: przybyliśmy, zobaczyliśmy, a Bóg zwyciężył. Posyłał zarazem do Rzymu wielką chorągiew zdobytą przez Biesiekierskiego. Następnie autor opisuje niewdzięczność, jakiej Jan III doświadczył ze strony książąt niemieckich, którzy obawiali się, że popularność Jana III wśród ich poddanych może być w jakimś stopniu dla nich niebezpieczna. Jan III Sobieski nie był jednak tylko znanym, słynnym na całym świecie żołnierzem. Był również protektorem nauk. Sam czytywał dużo, pisze nam Felix Koneczny. Znał język łaciński, francuski, niemiecki, włoski, a hiszpańskiego nauczył się, mając już koło 50. Dworowi królewskiemu nie byli obcy ówcześni uczeni polscy. Sam król lubił ich zbierać koło siebie, słuchać i dyskutować. Czasem sam oznaczał temat, który chciał mieć bliżej wyjaśniony i wyszukiwał pomiędzy uczonymi odpowiedniego referenta. Szczególnie był miłośnikiem geografii. Za jego czasów kwitły w Uniwersytecie Krakowskim nadal matematyka i astronomia. Wśród duchowieństwa celowali w naukach przede wszystkim jezuici, a jeden z nich, Adam Adamanty Kochański, zasłynął na całą Europę. W dążeniach Jana III znać pragnienie, żeby podnieść stan umysłowy w społeczeństwie. Jak dobrze wiemy, ostatecznie jego reformy, jego próby odnowienia nauk się nie udały, co jest dosyć zrozumiałe w kontekście zubożenia społeczeństwa. To zawsze niesie za sobą, powiedzmy, ograniczanie wydatków na to, co nie jest bezpośrednio potrzebne do przeżycia. No i oczywiście później degradacja Polski po zmianie kursu po Janie III Sobieskim również prowadziła do tego, że nauki nie mogły się rozwijać. Na zakończenie jeszcze jedna cenna uwaga o tym, jak działa Kościół, jakie przynosi owoce. W samym roku Cieszy Wiedeńskiej, 1683, przysłał papież Innocenty XI do Polski przedstawicieli nowego zakonu Ojców Bosych Trójcy Przenajświętszej, zwanych krótko Trynitarzami. Wnet mieli z pomocą króla i biskupów klasztory we Lwowie, w Krakowie i w Kielcach. Specjalnością ich był wykup jeńców pozostających w niewoli tureckiej, zakon jakby stworzony dla Polski. Jeszcze za panowania Jana III wykupili 173 osoby. To też powiedziano o nich: a któżby tak zbawiennych nie kochał zakonnych dobrodziejów? Któżby im miał żałować swego dobra, jałmużny i szczodrobliwości na tak święte i zbawienne dzieło? Przybyło im potem jeszcze 8 klasztorów. Ten ostatni fragment przytoczyłem, żeby specjalnie pokazać, jak bardzo rzeczy takie ściśle duchowe, jak zakony, mogą się tak spiąć, czy spiąć w sensie połączyć z takimi bardziej doczesnymi sprawami, tutaj wykup jeńców. Natomiast widzimy, jak bardzo to ma związek właśnie z obroną wiary, która jednocześnie wtedy była obroną też po prostu zwykłych obywateli, bo mieliśmy do czynienia raz, że z najeźdźcą, dwa, że z najeźdźcą, który
niesie również inną, nową wiarę. No i trzy, że później mamy do czynienia z tymi jeńcami, których, jak dobrze wiemy, muzułmanie bardzo chętnie brali, których jednak dało się wykupić, i specjalne zakony, które skupiały się na tym, żeby ten majątek, który posiadają albo który otrzymują, żeby wykorzystywać go później do tego, żeby takich jeńców wykupywać. A więc to są wydarzenia z 12 września roku 1683. Oczywiście mam na myśli samą bitwę, nie już zakony, to działo się kiedykolwiek indziej, w sensie za czasów Jana III Sobieskiego. Natomiast dlaczego o tym dzisiaj mówię? No i rozpocząłem ten materiał tym, że imię Najświętszej Maryi Panny dominuje, zwycięża wszelkie demoniczne siły. I tak faktycznie jest, tak jak w brewiarzu modlimy się, wszystkie herezje sama zwyciężyła, zwracając się do Najświętszej Maryi Panny. Cóż mamy przez to na myśli? Otóż tam, gdzie jest nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny, tam faktycznie herezje prędzej czy później ulegają, tam one faktycznie zostają pokonane. Prawdziwe nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny okazało się właśnie, tak jak tradycyjnie w Kościele twierdzono, okazuje się ono nieustannie, można powiedzieć, takim znakiem tego, że człowiek zdąża w dobrą stronę. Widać to bardzo wyraźnie w zasadzie na każdym takim poziomie życia, to znaczy również w pracy egzorcystów. O, jest znane, że właśnie wzywanie Najświętszej Maryi Panny ma szczególną moc. Również właśnie w związku z działaniem złego ducha praktycznie zawsze wszystko, co związane z Najświętszą Maryją Panną, to wzbudza z jego strony ogromną niechęć, nienawiść, a jednocześnie właśnie strach i przerażenie. To jest zrozumiałe, bo ten pyszny duch, który sam chciał być jako Bóg, nie może znieść wyniesienia tej pokornej istoty tak bardzo, że staje się królową nieba i ziemi. A więc tak jak Najświętsza Maryja Panna tutaj depcze ten półksiężyc, święto imienia Najświętszej Maryi Panny, aby uczcić to zwycięstwo nad tymi poganami, którzy nadchodzą z południa, no poganami w takim oczywiście najszerszym znaczeniu tego słowa. Natomiast dlaczego o tym dzisiaj mówię? Pamiętajmy, że moc Najświętszej Maryi Panny się nie skurczyła. Pamiętajmy, że i tych dzisiejszych pogan Najświętsza Maryja Panna może zwyciężyć. I mam tutaj na myśli znowu pogan w najszerszym znaczeniu tego słowa, czyli wszystkich, którzy w jakiś sposób walczą po stronie takich ściśle demonicznych sił. A więc tych ludzi, którzy próbują nas zniewolić, którzy próbują wykorzenić z nas umiłowanie do prawdy, również umiłowanie do Najświętszej Maryi Panny. Tych ludzi, którzy ewidentnie próbują stworzyć nowy świat, w którym zwykły człowiek będzie po prostu niewolnikiem. Odsyłam do moich materiałów o Wielkim Resecie Klausa Schwaba. Podlinkuję też w opisie materiału. To jest ten typ idei, tak? Tutaj nie musimy się ufiksować na jakimś jednym nazwisku, ale to są idee ściśle demoniczne. To są idee, które dzisiaj zagrażają nam najbardziej. I jak walczyć z tymi ideami? No tak samo jak z każdą inną demoniczną ideą. To znaczy przez nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny. Chciałbym wykorzystać tę okazję do tego, żeby przypomnieć również o Sarmacji. W intro tego materiału pojawił się nietypowy utwór muzyczny. Był to utwór Jacka Kaczmarskiego z albumu Sarmacja. Utwór jest zatytułowany Na starej mapie krajobraz utopijny. Opowiada o właśnie mapie, na której widnieją te legendarne krainy, i autor z takim sentymentem tam śpiewa, że przecież istnieje jeszcze Sarmacja gdzieś, trudno ją znaleźć, nic nie ułatwia, ale przecież gdzieś ona jeszcze istnieje, ta ziemia szczęśliwa. I tutaj w książce Feliksa Konecznego można trochę rzucić okiem właśnie na tą Sarmację, którą Feliks Koneczny pokazuje, powiedzmy, że w sposób
dobry, tak, w sposób, który pokazuje jej zalety, jednocześnie nie wybierając jej jakoś szczególnie. To jest również zaleta tego albumu pana Kaczmarskiego. Tu też podlinkuję ten album, można go sobie na YouTubie wysłuchać. Bardzo zachęcam, bo on również rzuca spojrzenie na Sarmację, ale właśnie takie spojrzenie... Nie takie po prostu romantyczne, że było wtedy idealnie i wspaniale, no tak romantyczne w cudzysłowie, bo romantyzm w Polsce nie miał jakiegoś wielkiego sentymentu dla Sarmacji. To nie jest takie spojrzenie romantyczne, tylko jest to takie spojrzenie właśnie i z tymi wszystkimi wadami, i z zaletami, z pewnym sentymentem, ale jednocześnie właśnie z tym pragnieniem, żeby naprawić te błędy ojców. To znaczy dostrzec tą wielkość, podnieść tą wielkość na nowo, jednocześnie naprawiając te błędy ojców, które doprowadziły do upadku Rzeczpospolitej. I myślę, że to jest coś, o czym myśleć powinniśmy. To znaczy, jako Polacy, myśląc o przyszłości naszego narodu, powinniśmy mieć przed oczami naszą wielką przeszłość, po to, żeby dostrzec, co sprawiło, że Rzeczpospolita była wielka, i to podjąć. I podjąć tą dawną tradycję tej wielkości, tej jak najbardziej dumy sarmackiej, jednocześnie naprawiając te błędy, które tam były. I taka Sarmacja 2.0 byłaby czymś bez wątpienia dla nas zbawiennym. Co mam na myśli, gdy mówię o Sarmacji 2.0? Mam na myśli podjęcie kulturowe, cywilizacyjne, podjęcie cnót sarmackich z jednoczesnym zwalczaniem tych wad, które były wtedy, to znaczy nie przejęciem tych wad, oczywiście ze zwalczaniem tych wad, z którymi mamy dzisiaj do czynienia. A jakie to były cnoty sarmackie? Co mam tutaj na myśli? Widać to w tym zwycięstwie Jana III Sobieskiego, bo ono jest, można powiedzieć, no takim klejnotem, który niejako pokazuje doniosłość tego, czym ta Sarmacja była. Z jednej strony Sarmata jest dumny, to znaczy Sarmata jest przekonany o swojej własnej wartości i to się niestety posoborowym katolikom, tak w cudzysłowie, może kojarzyć źle. O, duma, nie, to duma to pycha. Nie, duma to nie jest pycha, to jest zupełnie co innego. Człowiek dumny jest, czy może być dumny ze swojej rozumności, to znaczy z tego, że kieruje się rozumem i wolą, ze swojej siły, ze siły swojej woli przede wszystkim. Taki człowiek to jest człowiek, który może być wysoce cnotliwy. Ta duma może być wyrazem cnoty, może być wyrazem świadomości tego, że kierując się rozumem i wolą, jesteśmy ludźmi, którzy postępują właściwie, którzy w ten sposób do Pana Boga się zbliżają. Taki człowiek, który jest dumny z tego, że jest człowiekiem rozumnym, że klęka tylko przed Panem Bogiem, taki człowiek, właśnie taki dumny Sarmata, nie stanie się niewolnikiem. A to jest to, co nam dzisiaj zagraża. Musimy czynić, musimy sprawiać, żebyśmy i my, i młodsze pokolenia Polaków, żeby byli wolnymi i silnymi ludźmi. Żeby kierowali się rozumem i wolą, żeby panowali nad swoimi emocjami. Żeby nie dali się wepchnąć w jakieś takie plemienne potyczki. Żeby nie dali się wepchnąć w emocjonalne potyczki, bo to nam w tej chwili bardzo grozi. Każdy rewolucjonista działa w ten sposób, że próbuje jedną grupę skłócić z drugą po to, żeby ostatecznie wszystkich uczynić niewolnikami. Czyli jeśli spojrzymy na rewolucję francuską, czy na rewolucję bolszewicką, czy na jakąkolwiek inną, tak to działa. Jest to najprostsza metoda. I jeśli spojrzymy na nasze społeczeństwo dzisiaj, to dostrzeżemy właśnie bardzo wielkie ryzyko takiej plemiennej walki, emocjonalnej, głębokiej walki, która może doprowadzić do prawdziwej rewolucji. I trzeba szukać na to odpowiedzi, kulturowej, cywilizacyjnej odpowiedzi. I moim zdaniem właśnie taki projekt roboczo nazwany Sarmacja 2.0, czyli taka nowa Sarmacja, to jest pewna odpowiedź nawiązująca do naszych kulturowych osiągnięć. Czyli cywilizacja dumnego człowieka, dumnego w tym pozytywnym znaczeniu tego słowa. Tego człowieka, który kieruje się rozumem i wolą, którego rozum szuka prawdy, poznaje prawdę i jego wola się na nią ukierunkowuje. A prawdą jest Bóg. Ten człowiek, który właśnie klęka przed Panem Bogiem, ale tylko przed Panem Bogiem, a nie przed Klausem Schwabem i innymi rewolucjonistami. Ten człowiek, który jednocześnie kierując się rozumem,
nie daje się łatwo wykorzystać ludziom, którzy próbują tylko rozbudzać emocje i prowadzić do starć jednych przeciwko drugim. Taki człowiek będzie skłonny do tego, żeby tworzyć właśnie prawdziwe, będzie zdolny do tego, żeby tworzyć prawdziwe społeczeństwo, żeby na poziomie społecznym współpracować, dogadywać się z osobami, z którymi w innych rzeczach się nie zgadza, po to, żeby tworzyć dobre, silne społeczeństwo. Oczywiście, że taki człowiek będzie również oddawał największe usługi prawdzie, bo przez to, że kieruje się rozumem, będzie potrafił tą prawdę odpowiednio przedstawiać, będzie potrafił spokojnie i powoli tworzyć takie struktury, które będą prawdę formowały. Jan III Sobieski był takim człowiekiem, on był prawdziwym Sarmatą, wolnym i silnym człowiekiem, którego, gdyby jego myśl została przyjęta, bardzo prawdopodobne, że nasza historia potoczyłaby się inaczej. Bardzo prawdopodobne, że gdyby ta myśl została podjęta, to Polska by nie upadła, nie spotkałby ją ten los, który ostatecznie ją spotkał. I bez wątpienia stoimy znowu w takim momencie. Społeczeństwa praktycznie zawsze bardzo łatwo mogą wpaść w jakąś, powiedzmy tak, rewolucyjną ideę, czy w taką rewolucyjną rynnę, to znaczy bardzo łatwo mogą zostać wewnętrznie skłócone i w ten sposób zniszczone. I to nam dzisiaj grozi. Sarmacja ma też tą zaletę. Ona nie była jakąś reakcją na coś, jakimś oporem, jakąś walką z czymś. Ona była po prostu doniosłą kulturą i dlatego może stanowić pewną podstawę do tworzenia takiej właśnie cywilizacji. Dzięki temu, że nie jest tylko oporem. Myślę tutaj o takich ruchach współczesnych, właśnie anty coś tam, anty walczących, nawet jeśli są antyrewolucyjne, no to one są anty. To jest za mało twórcze. Potrzebujemy idei, która faktycznie tworzy cywilizację, a nie tylko jedno przeciwko drugiemu. To, co jest anty, bardzo łatwo może być wykorzystane właśnie przez rewolucjonistów. My nie skupiajmy się na tym, żeby być anty jednemu albo anty drugiemu. Skupiajmy się na tym, żeby i nas samych, i później kolejne pokolenia Polaków wychowywać na wolnych i silnych ludzi. Starajmy się wychować ich na takich prawdziwych Sarmatów, takich Sarmatów, jakim był Jan III Sobieski. I to nie oznacza żadnego archeologizmu, to nie oznacza jakiegoś takiego na siłę wracania do tego, co było, takiego sentymentalizmu. Nie o to chodzi, że trzeba się upodabniać zewnętrznie do Sarmaty. To zupełnie nie ma nic wspólnego z prawdziwym Sarmatą. Chodzi o to, żeby przejąć ich cnoty, jednocześnie nie przejmując ich wad. W jaki sposób to zrobić konkretnie? Myślę, że warto zacząć od przeczytania książki Feliksa Konecznego, bo to jest w pewnym stopniu taka pieśń pochwalna dla Sarmacji, choć wcale nie była tak pomyślana moim zdaniem, ale w dużej mierze tak to wyjdzie. A więc zachęcam do przeczytania tej książki, a później do kształcenia się na wolnego i silnego człowieka. Zachęcam do poznawania pism ojca Woronieckiego, bo on również dokładnie to robi. On moim zdaniem był właśnie takim prawdziwym Sarmatą 2.0, to znaczy człowiekiem, który kierował się rozumem i wolą. Był niezłomny, silny, a jednocześnie nie w jakiś sposób zadufany w sobie, bynajmniej tak, był człowiek bardzo, bardzo pokorny. Zachęcam do pracy nad cnotami po prostu. Świadomej pracy nad cnotami, bo cnoty sprawiają, że człowiek kieruje się rozumem. Na zakończenie zachęcam również jak najbardziej do zapoznania się z wykorzystanym przeze mnie w tym materiale utworem pana Kaczmarskiego. Podlinkuję cały ten album. Naprawdę warto, żeby z jednej strony poczuć, powiedzmy, taki ten pewien sentyment, ale z drugiej strony, żeby zobaczyć, że to nie o to chodzi, żeby jakieś tam sentymenty odczuwać, tylko o to, żeby naprawdę naprawiać siebie, żeby naprawdę przejąć to, co tam było dobre i zmienić tam to, co było złe. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ale istnieje przecież Sarmatia, istnieje gdzieś Terra Felix. Znowu zapomniałem pochwalić się naszym nowym sukcesem wydawniczym. Mianowicie udało się i powrócił do sprzedaży nasz modlitewnik Tedeum. To jest faktycznie pozycja wyjątkowa, to znaczy
jest z nami tutaj w apostolacie bractwa od dawien dawna, natomiast przez ostatnie, nie pamiętam, 4, może 5 lat były problemy z jego dodrukowaniem, no i w końcu się to udało i modlitewnik Tedeum do nas wrócił, a więc bardzo zachęcam do zakupienia swojego egzemplarza. Ja sam dobrze pamiętam, jak mając jakieś 17, może nawet 16 lat, kupiłem modlitewnik Tedeum i czułem się wtedy już takim mega tradycjonalistą, tak w cudzysłowie, no bo przecież mam już modlitewnik Tedeum. Jest to faktycznie rzecz bardzo, bardzo dobra. Na samym początku mamy zasady życia chrześcijańskiego, czyli taki skrócony katechizm i naprawdę są to rzeczy no, podstawowe i jak najbardziej potrzebne, a więc gdy zawsze mówię o tym, że trzeba sobie kupić i czytać katechizm, no to tutaj mamy taki przynajmniej wstęp, takie streszczenie, od którego można niejako zacząć. Później modlitwy codzienne, no i modlitwy poranne, rachunek sumienia, bardzo polecam, jeśli chodzi o rachunek sumienia, to jest też bardzo, bardzo dobra pozycja. Są tutaj rachunki sumienia dla dzieci, dla dorosłych, dla osób, które często się spowiadają. To naprawdę jest bardzo pomocne. Kompleta niedzielna dla tych, którzy czasami pojawiają się w kościele, na przykład u nas na Gręcarskiej, na komplecie można wtedy z tego skorzystać. No i przede wszystkim chyba najczęściej wykorzystywany fragment tego modlitewnika, no to jest oczywiście rytm mszy świętej po polsku, po łacinie, tak żeby sobie odczytać, co kapłan w którym momencie mówi, a więc jak ktoś rozpoczyna swoją przygodę, tak w cudzysłowie, z mszą świętą trydencką, gdy ktoś zaczyna na nią przychodzić, no to wtedy naprawdę ten modlitewnik może być wielką pomocą, a więc zachęcam, będzie też link do naszego wydawnictwa Tedeum. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.